W jaki sposób nagrywać wywiady, aby dało się później te wywiady opublikować w naszym podcaście? Wcale nie aż tak trudno, zobaczcie. Cześć, jestem Krystian i witam Cię serdecznie na stronie jakzrobićpodcast.pl. Pokażę Ci dzisiaj, w jaki sposób nagrywać wywiady z kimś, kto nie jest z nami w jednym pomieszczeniu, z kimś, kto przybywa gdzieś dalej, w jaki sposób takie wywiady rejestrować, co później można z takim materiałem zrobić. Z pomocą przychodzi nam tutaj kilka narzędzi. Jednym z nich jest Skype. Ja o Skype kiedyś wspominałem. W Skype jest problem z nagrywaniem, musimy korzystać z zewnętrznych aplikacji, musimy korzystać chociażby ze wspomnianej przeze mnie Pameli, czy z programu, o którym zresztą też opowiadałem, czyli VoiceMeeter Banana. Natomiast jest możliwość rozmowy z kilkoma różnymi osobami razem w jednym miejscu, nagrywania jednego spotkania, zarówno w formacie MP3, jak i w formacie WAV. I co ciekawsze, takie pliki zaraz po zakończeniu rozmowy przesyłane są automatycznie na naszego Dropboxa. Każdy rozmówca w odrębnym pliku, co dużo łatwiej później przeanalizować, dużo łatwiej później przede wszystkim obsłużyć, wyedytować i zmontować z tego jeden porządny odcinek podcastu. Czy jednak zawsze jest aż tak różowo? Zobaczmy, jak to tak naprawdę wygląda. Program, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, to Zencastr. Zencastr był już dostępny przez jakiś czas w wersji beta, natomiast ostatnio, w zeszłym miesiącu, pojawiła się jego pierwsza pełna wersja, wersja 1. Program występuje w kilku opcjach, jeżeli chodzi o płatności. Mamy możliwość skorzystania z niego całkowicie za darmo, mamy możliwość zapłacenia za nieco bardziej rozbudowaną wersję z dodatkowymi opcjami. Dla osób, które raz na jakiś czas po prostu potrzebują nagrać jakiś wywiad, myślę, że bezpłatna wersja w zupełności wystarczy. Zobaczmy, w jaki sposób działa Zencastr. Ja w tej chwili przyszedłem do mojego panelu, tak zwany dashboard, czyli miejsce, w którym są wszystkie moje nagrania, wszystkie moje ustawienia. Oczywiście, jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie Zencastr, powinieneś takie konto w pierwszej kolejności założyć. Pierwszą opcją po rejestracji konta, którą powinniśmy zrobić, to podłączenie naszego Dropboxa. Dropbox jest o tyle istotny, że wszystkie pliki, które nagrywane są w programie Zencastr, przesyłane są po zakończeniu rozmowy automatycznie na nasze konta Dropboxa. Dlatego też więc konfiguracja Dropboxa będzie tutaj bardzo ważna, będzie pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić. W momencie, jeżeli mamy już podłączony Zencastr do naszego Dropboxa, wystarczy po prostu utworzyć nowy epizod, zaprosić do niego nowe osoby i zacząć nagrywanie. W momencie, gdy tworzymy nowy epizod, to tak jakbyśmy tworzyli nowy pakiet nagrań, nowy kanał, w którym będziemy mogli zaprosić naszych znajomych, zaprosić naszych rozmówców i przeprowadzić później z nimi rozmowę. Tutaj jest skonfigurowany również czat, więc możemy się z nimi porozmawiać również tekstowo. W każdym razie taka jedna rozmowa to jest jedna konwersacja, jedno miejsce, w którym będą potem wszystkie nagrania z danymi osobami. Nagrania będziemy mogli ściągnąć osobno na nasz komputer, ale jak wspomniałem, one również będą wysłane do naszego Dropboxa. Tutaj mamy po utworzeniu nowego kanału, mamy przede wszystkim rozpoczęcie nagrywania, natomiast pod spodem mamy guzik, dzięki któremu możemy zaprosić nowe osoby. On po prostu ten link, który tutaj mamy w przeglądarce, skopiuje, będzie można przesłać, przekazać go innym osobom. Te osoby w momencie, kiedy włączą Zencastr, zalogują się do niego, będą widoczne tutaj pod spodem, pod moją plakietką, nie wiem jak to nazwać, pod tym moim znacznikiem. Będą tutaj pod spodem jeszcze wszystkie inne osoby, które w takim nagraniu biorą udział. W momencie, gdy mamy już komplet, możemy rozpocząć nagrywanie. Teoretycznie powinno być tak, że te osoby, które wchodzą, automatycznie słyszą się nawzajem, czyli jeżeli prawidłowo mamy ustawiony mikrofon, prawidłowo ustawione głośniki,
bądź słuchawki, to wszystko od początku powinno być słyszalne. Jeżeli cokolwiek jest nie tak, to musimy jeszcze po prawej stronie w ustawieniach skonfigurować dźwięk i skonfigurować ewentualnie odsłuchiwanie siebie, tak zwany monitor. U mnie moim urządzeniem dźwiękowym, który wykorzystywany jest również i w Zencasterze, jest po prostu mikser. Mikser podpinany przez USB do komputera, więc mikrofon przez mikser razem, ja go nazwałem w panelu sterowania po prostu mikser, tak mi jest łatwiej. Wyjście pozostało już takie, jakie miałem skonfigurowane wczoraj podczas nagrywania rozmowy i to jest po prostu przekierowanie do programu VoiceMeter Banana. Ponieważ nagrywaliśmy wczoraj dosyć długą rozmowę, rozmowa trwała dobrze ponad godzinę, chciałem mieć jakąś kopię zapasową naszego nagrania, czyli zarówno ja, jak i mój rozmówca, dodatkowo nagrywaliśmy jeszcze calutką rozmowę w programie VoiceMeter Banana. Tak więc mieliśmy tak naprawdę kilka różnych nagrań. Jedno, które powstało w programie Zencaster, jedno, które nagrywane było w moim programie VoiceMeter Banana i jedno, które nagrywane było w VoiceMeter Banana mojego rozmówcy. Jeżeli chodzi o monitor, jest to po prostu opcja odsłuchiwania się, czyli słyszenia w słuchawkach tego, co się dzieje, tego, co my mówimy, nie tylko naszych rozmówców, ale również i siebie. Tutaj w programie Zencaster wyłączyłem opcję monitora, ponieważ opóźnienie było około pół sekundy. Takie opóźnienie wystarczy, żeby było irytujące. Dlatego też tutaj z tej opcji nie skorzystałem. Natomiast miałem włączony odsłuch w programie VoiceMeter Banana. Tam słyszałem również i siebie, więc byłem w stanie kontrolować wszystkie dźwięki. Wyłączenie echa. Oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, jak najbardziej uruchamiamy. Włączony, ustawiony program, ten wewnętrzny, taki w Zencasterze do VoIP-a. Tak, korzystaliśmy z tego programu, był włączony. Nie mieliśmy włączonego żadnego hangouta. Także tutaj tylko i wyłącznie Zencaster nam to wszystko nagrywał. Przy takich ustawieniach powinniśmy być słyszalni. Nasz wskaźnik głośności dostępny jest tutaj. Pod spodem pojawi się lista wszystkich osób, które do tej rozmowy są zaproszone. Na środku mamy czat. Możemy porozumiewać się również za pomocą czata. Możemy wysyłać jakieś informacje, które nie powinny być nagrane. Jakieś komunikaty dodatkowe, które nie będą słyszane, tak naprawdę nie będą widziane później w naszym podcaście. Pokażę Ci teraz, w jaki sposób wyglądają już nagrane pliki, ponieważ wczoraj nagrywaliśmy odcinek podcastu Porozmawiajmy o podcastach. Moim gościem był Mikołaj Podróżnik, autor bloga Życie w Podróży. I zobaczmy, jak wyglądają pliki z takiej naszej rozmowy. Tych plików będzie dosyć dużo. Po pierwsze, mamy tutaj jakieś połączenie testowe, 2 minuty. Połączenie, jak widać, nie było zakończone, nie było to dla nas wcale istotne. Drugie połączenie, które już trwało blisko 1,5 godziny i to była nasza już konkretna rozmowa. I tutaj jeszcze jakieś trzecie testowe, które później sam próbowałem zrobić. Też ono nie miało żadnego wpływu już na przebieg naszego wywiadu. Natomiast tutaj ta rozmowa, ta część nas interesuje. Co mamy w nagraniach, co mamy w plikach, które utworzone są tutaj później w programie Zencaster po rozmowie. Te pliki są automatycznie wysyłane na naszego Dropboxa, natomiast oprócz tego one również są opublikowane, umieszczone tutaj w programie. Czyli mamy tak, jeden plik, osobny plik, to jest to, co ja mówię, w postaci MP3 i w postaci WAV. Czyli mamy 2 pliki. Trzeci plik osobny to jest to, co mówi mój rozmówca. I tu również są 2 osobne pliki. Jeden z nich to jest MP3, jeden z nich to jest WAV. Tak więc w wyniku rozmów 2 osób mamy 4 pliki. 2 pliki MP3, jeden ze mną, drugi z moim rozmówcą i 2 pliki WAV, jeden ze mną, drugi z moim rozmówcą. W momencie, gdyby w nagraniu brało udział więcej osób, to mielibyśmy dodatkowo jeszcze ilość osób razy 2 plików. Każdy rozmówca miałby swój nagrany własny, osobno MP3, osobno WAV. Dzięki temu
bardzo łatwo później takie pliki edytować. W momencie, jeżeli jest cokolwiek nie tak z poziomem głośności, osobne pliki, osobne rozmówców, każdego z osobna możemy wyedytować, poprawić, wyeliminować szumy, część rzeczy gdzieś tam być może skorygować. Ale jak to mówią, nie wszystko złoto, co się świeci. Mieliśmy podczas nagrania wczoraj pewne problemy i tak naprawdę tylko i wyłącznie to, że zarówno z mojej strony, jak i ze strony mojego rozmówcy rozmowa była nagrywana w programie VoiceMeeter, tylko i wyłącznie dzięki temu za kilka dni będzie możliwość opublikowania nowego odcinka podcastu. Inaczej musielibyśmy calutki wywiad nagrywać od nowa. Co nam się stało? W programie Zencaster nasza rozmowa trwała blisko półtorej godziny, to jest godzina 18 minut. Taka długość rozmowy była nagrywana. W rzeczywistości rozmawialiśmy o kilka minut dłużej. W związku z czym całe nasze połączenie trwało około półtorej godziny. Po około godzinie coś się zaczynało psuć. Ja po prostu przestałem mojego rozmówcę rozumieć. Miałem dosyć poważne problemy z tym, żeby rozszyfrować, co on mówi, o co chodzi i zresztą posłuchajcie. Przed tym, że faktycznie nie ma może co się spodziewać bardzo jakiejś ogromnej liczby komentarzy na przykład na blogach pod podcastami, bo jednak podejrzewam, że duża część słuchaczy słucha ich no, w inny sposób, tak? Czy na iTunesie, czy przez... To jest fragment wczorajszej rozmowy. Coś takiego się stało po około godzinie nagrania, czyli ostatnie 20 minut naszego nagrania. Ja słyszałem dokładnie w ten sposób. Telefony komórkowe, no bo jednak specyfika jakby samego podcastu jest taka, że nie wiem, idziemy pobiegać, mamy godzinkę czasu, więc sobie posłuchamy. Totalnie, prawda? Nie wiem, co było przyczyną. Nie wiem, czy przyczyna była po stronie mojego łącza, czy przyczyna była po stronie łącza mojego rozmówcy, czy przyczyna była gdziekolwiek indziej, gdzieś po stronie serwerów. W każdym razie pierwszą godzinę nagrania mam nagraną bardzo ładnie. Ostatnie 20 minut nagrania ja siebie słyszałem bardzo dobrze, nie miałem żadnego problemu, natomiast mój rozmówca brzmiał właśnie tak, jak przed chwilą słyszeliście. Jak wyglądały pliki wynikowe? Plik MP3, zarówno mój, jak i mojego rozmówcy, nagrały się prawidłowo. Bez żadnego problemu, cała rozmowa nagrana jest w postaci plików MP3. Pliki są bardzo ładnie skompresowane, zajmują kilkadziesiąt megabajtów zaledwie, więc tutaj wszystko gra. Natomiast jak wygląda plik WAV? WAV, czy ten ważniejszy, ten istotniejszy, który tak naprawdę mnie interesuje. Z moim plikiem nie ma żadnego problemu. Wprawdzie on tutaj pokazuje 7 godzin, a to jest jedno wielkie kłamstwo. Wcale nie ma 7 godzin, to jest po prostu godzina 18, tak jak pozostałe nagranie. Natomiast plik mojego rozmówcy, zobaczcie, on pokazuje, że jest cały czas niedokończony. W momencie jak kliknę, żeby ten plik dokończył, trwa to moment. Za chwilę plik mogę pobrać na swój komputer. Ale ten plik, który mogę pobrać na mój komputer, czy też plik, który właśnie zostaje wysyłany w tej chwili na mojego Dropboxa, ma długość 0 godzin, 0 minut, 0 sekund. To jest po prostu króciutki plik, 44 bajty zaledwie, który tak naprawdę poza nazwą nie ma zupełnie nic. To jest zupełnie pusty plik. W związku z czym, gdybym chciał w tej chwili polegać na programie Zencaster do nagrywania długiego wywiadu, no to miałbym problem. Na szczęście nasza rozmowa była nagrywana z dwóch stron, niezależnie od programu Zencaster, czyli zarówno ja, jak i mój rozmówca nagrywaliśmy jeszcze całość wywiadu w programie VoiceMeeter Banana i tylko i wyłącznie tak naprawdę nagrania z tamtego programu tutaj nas uratowały. Dlaczego taka sytuacja miała miejsce, niestety nie wiem. Nie kontaktowałem się jeszcze ze wsparciem technicznym firmy Zencaster, natomiast dlaczego o tym wszystkim mówię? Program Zencaster może być naprawdę genialnym rozwiązaniem. Ta część, która została nagrana prawidłowo, została nagrana w bardzo dobrej jakości. Program jest bardzo łatwy w obsłudze. Tak naprawdę po ustawieniu mikrofonu mamy wyłącznie zacznij nagrywanie i zakończ nagrywanie i nic więcej. Program nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych narzędzi. Program możemy uruchomić praktycznie w dowolnym miejscu, na dowolnej przeglądarce. Oczywiście to powinna być w miarę nowa przeglądarka i najlepiej, żeby to nie był Internet Explorer, ale generalnie mam nadzieję, że z Internet Explorera nikt nie korzysta. Na nowszych wersjach Firefoxa, na nowszych wersjach Chroma Zencaster powinien działać bez żadnego problemu. Być może to, co wydarzyło się podczas naszego wczorajszego nagrania, to był po prostu jakiś pechowy incydent. Być może
coś takiego się nigdy więcej nie wydarzy i być może nikt z was nigdy nie będzie miał tego typu problemu. Oczywiście każde nagranie powinno być zdublowane, czyli jeżeli my coś nagrywamy, to również i nasz rozmówca powinien nagrywać to samo, tak na wszelki wypadek. Natomiast no, mimo wczorajszych problemów, mimo tego, że część tego nagrania została zepsuta, mogę powiedzieć jedno. Zencaster jako bardzo proste, przede wszystkim darmowe narzędzie może być świetną alternatywą dla wszystkich komercyjnych aplikacji służących do nagrywania wywiadów. Naprawdę. Trzeba uważać, trzeba zawsze mieć kopię zapasową i trzeba zawsze nagrywać taką rozmowę po dwóch stronach, zarówno po waszej stronie, jak i po stronie waszego rozmówcy. Natomiast program jako taki naprawdę wydaje się być godnym polecenia. Jak więc widzicie, program Zencaster, jak wiele innych narzędzi, może być bardzo dobrym rozwiązaniem, ale zawsze trzeba brać pod uwagę to, że coś może pójść nie tak. Mimo wszystko jednak uważam, że jest to całkiem fajna aplikacja i mogę polecić. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam do regularnego odwiedzania strony Jak Zrobić Podcast, ponieważ co tydzień staram się publikować nowy film. Film, w jakim wyjaśniam nowe problemy, z jakimi mogą borykać się początkujący podcasterzy. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.